Dzień dobry. Dziś środa, 2 grudnia. Posłuchajcie fragmentów biblijnych. Najpierw Psalm 11, wiersz 1. Zaufałem Panu. Jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. I drugi fragment Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 27. Chrystus mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Drodzy, w dzisiejszych dwóch tekstach znajdziemy dwa ważne słowa. Pierwsze brzmi zaufanie, a drugie pokój. Czym jest zaufanie? Zaufać, mówimy inaczej, znaczy polegać na. Komu ufasz? Na kim lub na czym polegasz? Wiele osób polega na poradach wróżek, na horoskopach, na tym, co mówią jasnowidzowie albo inni ludzie. Czasem też polegamy na swojej własnej sile i na swoim własnym rozumie. Ale w chrześcijańskim kontekście Pan Bóg chce nas uczyć, że powinniśmy zaufać Jemu. Tak też zresztą z oburzeniem trochę reaguje autor psalmu, który mówi, skoro zaufałem Panu, to dlaczego mówicie do mnie, że mam ulatywać jak ptak w góry? Nie. Ja chcę stać, ja chcę iść, ja chcę żyć i funkcjonować normalnie, ponieważ wiem, że mój Bóg idzie obok mnie, razem ze mną. Kiedy na biblijnych bohaterów popatrzymy różnych historii, to znajdziemy obie postawy. Ta z brakiem zaufania, na przykład prorok Jonasz, który miał iść do Niniwy, ale ze strachu uciekł przed Panem Bogiem do Tarszyszu, schował się w najgłębszym miejscu statku i myślał, że tam jest bezpieczny. A drugim bohaterem jest Piotr, czy w ogóle uczniowie, którzy widząc mistrza zakutego w więzy, w kajdany i prowadzonego na skazanie, na sąd, uciekli od niego. Ale są też przykłady pozytywne w Biblii. Abraham na przykład. Ten, który wyszedł z miejsca swojego zamieszkania i poszedł nie wiedząc dokąd idzie, ponieważ zaufał Panu. I nie polegał na własnej sile i na własnym rozumie. Albo Gedeon, jeden z moich takich ulubionych bohaterów biblijnych, zwykły rolnik, do którego przychodzi anioł Pana i mówi, pokój z tobą, mężu waleczny, pójdziesz i pokonasz Midianitów, naszych wrogów. Gedeon się długo wahał. A jednak, kiedy zobaczył, że jego armia liczy 32 tysiące żołnierzy, mężczyzn, poszedł, bo myślał, spoko, damy radę pokonać naszych wrogów. Bóg jednak stopniowo zmniejszał tę armię i w końcu zostało tylko 300 wojowników. Ale Gedeon ufał Panu. Nie uciekł w ostatnim momencie przed bitwą, ale został do końca i wygrali. W naszym chrześcijańskim kontekście tej ufności uczymy się między innymi sakramentu chrztu. Kiedy Pan Bóg nas jako małe dzieci przyjmuje i mówi, możesz mi ufać, jestem Twoim Ojcem, ja Cię stworzyłem, do mnie należysz i jesteś moją własnością, będę Cię strzegł i błogosławił. Ale wiecie, sam chrzest jako ten sakrament wprowadzający nas w życie z Panem Bogiem nie jest wystarczający. Nie kończy tego naszego duchowego rozwoju. To nasze zaufanie do Pana Boga jest weryfikowane w bardzo różnych momentach naszego życia. O tym słyszymy z ambony, kiedy Słowo Boże jest zwiastowane i kiedy Pan Bóg odsłania się przed nami, pokazując, że naprawdę jest Bogiem, któremu możemy ufać i który jest spolegliwy. I w końcu tego zaufania uczymy się również od Chrystusa, tego, którego Bóg jako swego Syna posłał na świat, aby za nas umarł. Adwent. Ten szczególny czas przypomina nam, że Chrystus wnosi światło w nasze życie. Dziś tylko jedna świeca, ale wiemy, że będzie jeszcze druga, trzecia i czwarta się palić, prowadząc nas ku Chrystusowi, ku betlejemskiemu żłobku. Ale wiecie, kiedy Chrystus przychodzi do nas, kiedy Jego światłość jest w naszych sercach, a przede wszystkim Jego pokój, który On wnosi, wtedy możemy bezpiecznie iść w każdy dzień.
w ciemności boimy się. A Chrystus mówi nam, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wielu z nas żyje w ciemności z powodu świata na zewnątrz, bo grudzień to wiadomo najdłuższe noce i najkrótsze dni, a więc tej ciemności jest najwięcej. Ale również w tym kontekście wewnętrznym, gdy świat spowity jest złem i każdy z nas również, ja i ty, potrzebujemy tego zapewnienia Chrystusa, że On przychodzi ze swoim pokojem, który chce każdego dnia wlewać w nasze serca i uczyć nas zaufania. Zmierz się dziś, bracie, siostro, z tymi pytaniami, czy masz Boży pokój w sercu? I czy naprawdę ufasz Panu Bogu tak, że możesz każdy jeden dzień iść z Nim do przodu i nie uciekać przed tym, co Cię czeka? Dobrych przemyśleń. Pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że wnosisz pokój w ten świat, który jest pełen niepokoju, również w świat wewnętrzny, osobisty każdego z nas. Bo my również jesteśmy nieraz bardzo zagmatwani w swoich myślach, w swoim działaniu. Nie umiemy jakiejś integralności w sobie znaleźć. Panie Boże, dzięki, że właśnie Twoja światłość nam o tym przypomina, że nie musimy się bać, że Twój pokój jest tym, co daje nam takie poczucie bezpieczeństwa i możliwość ufania Tobie. Dziękujemy też za to, że Ty nas codziennie uczysz ufać w bardzo różnych sytuacjach życiowych i w tych, w których wpatrujemy się w bohaterów biblijnych i w tych, które sami przeżywamy. Daj nam, Panie, abyśmy tego zaufania coraz więcej do Ciebie nabierali i z radością szli nie tylko przez Adwent i święta, ale przez każdy dzień naszego życia, wiedząc, że Ty jako Bóg Stwórca i Bóg Zbawca jesteś przy nas. Przy każdym z nas. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Amen.